Wąskie ramiona. Jakie rozwiązania stylizacyjne wybierać, gdy jesteś posiadaczką właśnie takich ramion? Zapraszam na najnowszy wideoporadnik. Kilka sposobów na. Zanim opowiem o tym, jakie jest kilka sposobów na wąskie ramiona, przede wszystkim należy odpowiedzieć, jakie typy sylwetek mogą mieć takie wąskie ramiona. I oczywiście ja pracuję na 9 typach sylwetek. Jeżeli jeszcze nie widziałaś wideoporadnika na ten temat, to kliknij koniecznie w kartę, która pojawia się tutaj nade mną i sprawdź, w jakim systemie sylwetkowym ja pracuję. I właśnie, jakie 3 z 9 typów sylwetek mogą mieć wąskie ramiona? Są tak naprawdę dwie opcje. Można mieć ramiona wąskie, czyli węższe od linii bioder, czyli tutaj linia barków, linia ramion jest węższa, czyli Twoje ciało układa się w taką właśnie literkę A, w trójkąt, w stożek, różnie jest nazywana ta sylwetka. W każdym razie masz wąskie ramiona i szerokie biodra, ale nie tylko jest taka opcja, ponieważ może jeszcze być tak, że masz wąskie ramiona, będąc sylwetką proporcjonalną. Sylwetką proporcjonalną, czyli taką, która linię ramion i bioder ma proporcjonalną, czyli jeżeli patrzymy tutaj na barki, patrzymy na ramiona i patrzymy sobie na linię bioder, to mamy równo. I te sylwetki, które są proporcjonalne, a mogą mieć wąskie biodra, to sylwetki E oraz I. I teraz, jakie rozwiązania stosujemy, gdy mamy wąskie ramiona? Oczywiście taką opcją bardzo dobrą jest ich optyczne powiększanie. Szczególnie to jest ważne w przypadku sylwetki A, która dąży do tego, żeby zbudować proporcje, więc wtedy decyduje się właśnie na powiększenie linii ramion, zabudowanie linii ramion. Czy powiększenie oznacza trochę, jakby można powiedzieć, pogrubienie? Nie, tak, oczywiście, jak najbardziej, natomiast tu bardziej chodzi o takie zabudowanie, dodanie pełności takiej stylizacji, niż pogrubienie takie sensu stricte, bo wiadomo, że przecież tkanki tłuszczowej, żaden dekolt czy żadne bufki Ci nie dodadzą, ale już takiej ciężkości jak najbardziej. Sylwetka E oraz sylwetka I to też są sylwetki, które są bardzo drobne, bardzo szczupłe, więc nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie, pomoże im właśnie dodanie sobie troszeczkę ciężkości. Czyli jak powiększamy, jak zabudowujemy górę sylwetki. No oczywiście taką najprostszą rzeczą jest zabudowanie się dekoltem. Jak widzisz, ja mam dzisiaj bardzo otwarty dekolt. Widać moją szyję, widać linię tutaj obojczyków i nawet tak mam tutaj opadające na jedno ramionko taką szeroką łódkę. Czyli można powiedzieć, że mój dekolt jest otwarty. Jakie dekolty są zamknięte? Dekolty, które są zamknięte, to są te, które nas tutaj zabudowują. Ja nie chcę za bardzo, chciałam pokazać, ale jak to zrobię, to będzie tutaj szurszczył mi mikrofon. W każdym razie zabudowane, czyli takie, które według takiego systemu, który ja zauważyłam, to są takie dekolty, które zakrywają nam linię obojczyka, czyli tej kości tutaj. Jeżeli widać obojczyk, otwarty dekolt, jeżeli nie widać, zamknięty. No i jakie mogą być te dekolty zamknięte? No bardzo prosta rzecz, te, które podchodzą aż tutaj, czyli może to być taki okrągły dekolcik tutaj, podkoszulkowy, taki, który no, zasłania całkiem okrągły. Oczywiście mogą być jakieś inne wariacje, chociaż rzadko się zdarzają takie małe serki, ale generalnie chodzi o to, że tutaj mamy zamknięte. Ale zamkniętym dekoltem będzie też to wszystko, co jest tutaj z kołnierzem, ze stójką, golf, półgolf. Czyli można powiedzieć, że jeżeli masz koszulę, bluzkę zapinaną na guziki i zawniesz ją do samego końca, to masz zabudowany dekolt. Jeżeli zakładasz półgolf, coś ze stójką albo golf, to również zabudowujesz sobie górę. Wtedy dodajesz tutaj pełności. Co robi takie wrażenie? No oczywiście powiększa nam, tutaj wypełnia nam linię ramion i barków, ale też zabudowuje, dodaje nam objętości w linii biustu. Więc musisz jeszcze pogodzić to, czy masz wąskie ramiona i duży biust, bo to może się zdarzyć u sylwetek A, czy masz wąskie ramiona i mały biust i taki zazwyczaj pojawia się u sylwetek E oraz I. Oczywiście dekolty to jest jedno z rozwiązań, które możesz zastosować, ale możesz też zabudować się, jeżeli dekolt masz otwarty i taki Ci się podoba, to możesz zabudować się na przykład apaszką, czyli zakładasz sobie tutaj właśnie coś takiego, co się możesz się omotać szalem, apaszką, zawiązać coś właśnie po to, żeby dodać sobie tutaj objętości. Oczywiście możesz też zabudowywać się poprzez dodawanie jakiegoś rodzaju ozdóbek, czyli
kokard, żabotów, wszystkiego, co w tej okolicy linii i ramion Cię może ozdobić, wszystko, co jest trójwymiarowe. To może też być jakaś biżuteria na bogato, jakieś takie, no może to w wyjściu takim bardziej wieczorowo-koktajlowym, może być coś takiego, że zakładasz jakąś biżuterię taką na bogato, kolię, po prostu tutaj kryształy, diamenty, brylanty, rubiny i wszystko inne możesz na siebie założyć, bo wtedy to też jakby zasłania Ci dekolt, zasłania Ci tutaj właśnie, dodaje w jakiś sposób objętości. No ale oczywiście nie tylko o zabudowę dekoltu chodzi, bo można też poszerzyć linię ramion, tak fizycznie ją poszerzyć. To znaczy możemy założyć marynarkę, która ma tutaj poduszki, możemy założyć coś, co jest takie rozbudowane tutaj, czyli jakieś bufki, baloniaste rękawy, wszystko, co będzie odstawało trójwymiarowo od ramion, fizycznie je powiększy. Tak jak dekolt zabudowuje i dodaje pełności, tak te rzeczy, które odstają tutaj, czyli wszystkie właśnie bufki, falmanki, wszystko co, no tak jak wszystko, co po prostu odstaje Cię od ramienia, może tą linię ramion po prostu Ci poszerzyć, powiększyć i wypełnić tę opcję. I podsumowując, można powiedzieć tak, że mamy dwie opcje, zabudowanie i dodanie fizycznie. Dodanie fizycznie to jeszcze nie tylko takie tutaj bufki czy falbanki, ale też na przykład można dodawać wszelkiego rodzaju ozdoby biżuteryjne, które można naszyć tutaj. Bardzo często zdarzają się jakieś ćwieki, czyli bardziej taki styl rockowy, taki bardziej buntowniczy. Zdarzają się też oczywiście jakieś kamienie, które naszywamy na linię ramion, ale można też trochę w stronę takiego stylu militarnego, można pójść i no, tutaj dodać sobie na przykład pagony, jakieś takie naszywki, coś, co będzie po prostu nawiązywało do mundurów wojskowego, czyli właśnie nawiązanie takie do stylu militarnego. Czyli mamy dwa sposoby. Można się zabudować, można coś dodać, tak? Czyli albo zabudowujemy, czyli zakrywamy, żeby nie było widać ciała i to dodaje objętości, albo dodajemy coś ekstra. To takie dwie drogi. Oczywiście można też ten temat troszeczkę rozszerzyć i powiedzieć, że okej, ale jeszcze dużo zależy od tego, jaką masz szyję, bo czy szyja jest szczupła i długa, czy ona jest krótka i szeroka, to też wpływa troszeczkę na to, jak będziemy tę część sylwetki tutaj ubierać. No ale to już jest wyższa szkoła jazdy, kolejne zasady stylizacji. Jeżeli interesują Cię zasady stylizacji takie w pigułce i opisane bardzo dokładnie, to zapraszam Cię na stronę kodsylwetki.pl i tam możesz znaleźć więcej materiałów na ten temat, tam możesz znaleźć program online, który właśnie uczy wszystkich zasad stylizacji, czyli mniej, między innymi pomieszania, połączenia tego, o czym ja mówiłam, z następnymi elementami, czy tutaj z szyją, a później jeszcze z rodzajem rękawu, czy te rękawy mają być takie, czy mają być inne, bo to wszystko, oczywiście wszystkie te zasady warto łączyć ze sobą, żeby uzyskać taki efekt, jaki mamy. Dzisiaj tylko temat ramion, czyli kilka sposobów na wąskie ramiona. Daj proszę znać, daj kciuk w górę, jeżeli podobają Ci się taka wiedza w pigułce. No i oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i do zobaczenia w następnym wideo poradniku. Pa, pa!